Świadectwo ukończenia szkoły pani Urszula przechowuje do dziś. To jedna z wielu pamiątek w rodzinnym archiwum. Bo wspomnień pani Urszula ma wiele. Od zawsze związana z Mikulczycami. Jest najstarszą absolwentką szkoły podstawowej numer 24. Już moja babcia, a właściwie Ouma, bo tak się ją nazywało, chodziła do tej szkoły. Później moja mama. Po mojej mamie ja ukończyłam tą szkołę. No i moje dzieci. Obecnie ja w tej szkole pracuję już 37 rok, także to już jest naprawdę takie związanie z tą szkołą bardzo, bardzo przeogromne. W tym roku, w czerwcu, koniec czerwca, obchodziliśmy 120-lecie szkoły. No i mama już była jako jedyna osoba, która uczęszczała do tej szkoły. Kilkadziesiąt lat temu uczniowie zasiadający w szkolnych ławkach musieli odnaleźć się w trudnej rzeczywistości. W 37 roku zaczęłam chodzić do niemieckiej szkoły i chodziłam do zakończenia wojny. Później nie chodziłam do szkoły, no bo nie było szkół, a zaczęłam w 45 do polskiej szkoły. I chodziłam u góry, to znaczy w drugiej szkole, bo w Mikulczycach są dwie szkoły. Jedna jest niżej, jedna jest wyżej. To kiedyś była dla dziewcząt, a tu dla chłopaków. Niemiecka była ostra szkoła. W niemieckiej dostaliśmy po palcach. Często, ale w polskiej szkole. No było bardzo przyjaźnie, no bo wszyscy uczyliśmy się polskiego, nie? I nauczyciele nie mogli dużo wymagać od nas. Oni dobrze traktowali w szkole, dobrze. I się liczyli, bo wiedzieli, że my to byli młodzi Polacy, można powiedzieć, nie? No to nie było żadnych ani szykan, ani nic, nie było nic w szkole. Wspomnienia dotyczące szkolnych lat powracały w rozmowach z domownikami. Mówiła mi często, że w szkole był rygor, że nauczyciele byli bardzo przyzwoici, że bardzo dobrze uczyli, że uczniowie zwracali się do nich z wielkim szacunkiem, że nie było mowy o jakimś takim pobłażaniu, że wszyscy musieli wykonywać polecenia, nie można było kłamać, nie można było brzydkich rzeczy mówić, nie można było odnosić się źle jeden do drugiego. Uczyli takiej kinderstuby bardziej, co mi się bardzo oczywiście podobało w tamtych czasach, że tak fajnie było i ci ludzie wyrośli na porządnych obywateli. Bo jak brzmi powiedzenie, nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie można stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.